Wiązowskie Centrum Kultury to w moim przekonaniu bardzo potrzebna naszej gminie inwestycja. Zawsze ośrodek kultury mieścił się w wynajętych pomieszczeniach. W związku z tym ma niestety nie za dobre warunki działania. I to, co chcemy zbudować tutaj w naszej gminie, to jest siedziba zarówno i ośrodka kultury, i biblioteki, i miejsce do spotkania się klubu seniora, może klubu mamy i dziecka, czyli całej bogatej oferty zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dla osób starszych. Taka mocna inicjatywa popierająca tą inwestycję wydaje się bardzo ważnym argumentem, mam nadzieję, dla władz gminy, dla pani wójt i dla radnych, żeby jednak nad tą sprawą się bardzo głęboko zadumać i nie rezygnować z niej pochopnie. Bo to, że ludzie biegają, starają się przekonywać, spotykają się, oznacza, że są związani z naszą gminą, że nie traktują jej tylko jako sypialni, ale chcą tutaj prowadzić swoje codzienne życie. Nie tylko uczyć się, chodzić do szkoły, ale także spotykać się popołudniami, być może organizować w klubach teatralnych. To wszystko jest młodzieży i dzieciom bardzo potrzebne, a i dorosłym, myślę, też bardzo by się przydało. Więc to wszystko możemy zrealizować, jeśli będziemy mieli dobre warunki. Taka okazja, jaka jest w tej chwili, czyli 6 milionów złotych dotacji unijnej, myślę, że nie powtórzy się, bo w następnej perspektywie już takie małe projekty nie będą miały szansy realizacji. Więc jeśli trzeba dołożyć do tego trochę pieniędzy własnych, to trzeba to po prostu wykrzesać i postarać się o to. Na pewno bardzo zwiększy się prestiż naszej gminy, a odpowiedzialność aktualnych władz gminy za ewentualną rezygnację może jeszcze przez wiele lat ciążyć im, myślę, także we własnych sumieniach, bo można coś dobrego zrobić dla całej gminy, nie kierować się jakimiś drobnymi, partykularnymi interesikami, tylko po prostu podjąć działania, które dla całej gminy są ważne i dają jej perspektywę rozwoju.